Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny odcinek SCP Containment Breach. Dawno nie było SCP? Nie było, ale jest. Wersja 1.0.6. Powinno być wszystko ok. To jest jak na razie najnowsza wersja. Mam nadzieję, że niedługo wyjdą kolejne, które coś wprowadzą nowego. Ale w każdym razie, jaką nowość wprowadziłem tutaj? Do tego odcinka, 60 FPS. Pogrzebałem sobie troszeczkę w plikach i domyśliłem się, dlaczego tak klatkowała mi ta gra, a nie powinna, bo ta gra nie jest w ogóle, bo ja mam dobrego kompa, jak na razie. Znaczy do tej pory wszystkie inne lepsze gry chodziły lepiej, więc dlaczego ta gra miałaby się ciąć, prawda? Więc teraz, jak widzicie, mam piękne 80 klatek, świetnie, ładnie wszystko chodzi, macie 60 klatek, więc świetnie, zajebiście. No więc dobra, zapisujemy i lecimy, prawda? Okej. Więc tak, co musiałem zmienić w plikach gry? Wyłączyłem synchronizację pionową, bo było na 1, musiałem zmienić na 0, czyli wyłączona. Plus limit klatek był do 50 FPS. Dlaczego do 50? Nie mam pojęcia, ale w każdym razie zmieniłem na limit klatek 120, więc gra co prawda nie dojdzie do 120 klatek na sekundę, ponieważ ten silnik w tej grze jest dosyć, no może być niestabilny, prawda? Ale w każdym razie, no 60 klatek na sekundę chyba wam wystarczy, prawda? Mi też, naprawdę teraz mi się tak fajnie gra, wcześniej mi się tak średnio grało. Możecie się nawet domyślić, że tak średnio mi się, kurczę, grało, tak kurczę... Z 20 klatek, no nie, no dobra, no przy... Co to było? Tak przycina, no to tak... No dobra... Aj... No i właśnie, pogrzebałem sobie w plikach... No i gitara, no i działa, no po prostu. Więc to okej, zapiszemy sobie. Tam coś, kurczę, ciekawego jest. O, będzie się działo. Nie będę śpiewał, bo zaraz będą, kurde, jakieś roszczenia mi tutaj wpierdzielać. Co prawda mogę iść tam na dół, ale nie muszę. Już tam byłem, wiem, co się tam dzieje. Zamknij mordę. Wiem, co się tam dzieje. No i świetnie. Tylko po co mi to, skoro ja nie mam karty, żeby to otworzyć, naszą przerabiarkę, więc dupa gówno cycki. Oh my god, kurde, no teraz nie gram na żadnych modach, a dźwięki są nowe. Dźwięki są tutaj nowe, bo słychać, naprawdę słychać. Ktoś tutaj drze ryja czy coś. O kurde. O shit. Okej. Okay. Jezus Maria, dobra. O kurde, nawet nie zauważyłem go wcześniej, tylko tak słyszałem, myślałem, że on gdzieś indziej jest. Dobra, zapisujemy i lecimy dalej. O, zaskoczył mnie sukin kot jeden. Chociaż nielogiczne było to, że on stał za gościem, który nie patrzył się na niego, więc powinien, logicznie myśląc, go zabić. No ale wiadomo, to nie jest aż tak dobrze zrobiona gra, żeby o takie rzeczy dbać. W każdym razie nie wiem skąd przyszedłem. Nie za bardzo się orientuję, skąd przyszedłem. Dobra, stąd, okej. Okay. Czyli tak, czyli zapisujemy, lecimy teraz w tę stronę. Oj, jak ja uwielbiam tę grę, ale naprawdę strasznie chciałbym strasznie chciałbym, żeby twórcy w 1.07 wprowadzili coś naprawdę nowego. Czy on tutaj był? Dobra, nie był, on jest chyba gdzieś tutaj za ścianą. No, jest, niestety. No fuck, no nie, a nie, nawet się tu nie dostanę, no właśnie, przecież muszę mieć level kartę pierwszy. Kartę level pierwszy muszę mieć, żeby się tam dostać, bo tam jest level drugi. Oj, shit. Dobra, tu będzie... Jesus fucking Christ! Okej, okay. Co to za seed jest, gdzie on cały czas się teraz pojawia? Ale nie, dobra, ja mogę stąd go wykopać. Chodź tu, Suzuki synu jeden. Co? Pocałuj mnie w dupę. Dobra, spadaj mi stąd. I teraz tutaj wchodzimy spokojnie i lecimy dalej. No tutaj raczej nie powinien otworzyć tych drzwi chociaż. Dobra, no raczej nie otworzy, tak? Raczej nie otworzy. I tak przy okazji.
Ci, którzy zalajkowali mój fanpage na Facebooku, może też dołączyć do grupy na Facebooku. Grupa na Facebooku, tam możecie sobie pogadać tak bardziej. Po prostu fanpage, jeśli coś piszę na fanpage'u czy coś udostępniam, to nie dochodzi do wszystkich osób, a jeśli ktoś dołączy do grupy na Facebooku, to wtedy ta wiadomość dojdzie do tego kogoś, na przykład udostępnienie filmiku czy coś takiego, czy ogólnie jakaś informacja czy coś na grupie, jest w link w opisie do grupy. No i po prostu dołączajcie i jeśli ktoś dołączy do grupy, to może spokojnie zapraszać swoich znajomych też do tej grupy, więc jeśli ktoś zapisze do grupy, może swoich znajomych też zaprosić, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Dołączajcie, tam się będziemy udzielać, co prawda w fanpage też jest aktywny, ale bardziej wolę grupę. I dziękuję bardzo Fikusowi, którego bardzo pozdrawiam, za pomysł, żeby stworzyć grupę, bo jednak domyślam się, że grupa do większej ilości osób, informacje z grupy do większej ilości osób dochodzą. No i przy okazji grupa, prowadzenie grupy jest w sumie wygodniejsze niż fanpage. Oh fuck, tutaj się nie dostanę, bo nie mam karty. No dobra, mam kartę level 1, więc dobra, teraz się cofniemy i mogę wziąć kartę level 2, pójść do przerabiarki i w przerabiarce przerobić kartę level 2 na lepszy level, prawda? No będzie się ekspiło. Kurde, strasznie się cieszę, że teraz ta gra chodzi na 60 FPS-ach. Nawet więcej niż 60 FPS, ale wiadomo, że ja nagrywam na 60 FPS. Już myślałem, że mnie zablokuje tutaj. Naprawdę jestem strasznie podekscytowany tym. To może się wydawać takie, no okej, no 60 klatek, no dobra. Ale we wcześniejszych, praktycznie każdym wcześniejszym odcinku, a to jest najdłuższa seria, jaką prowadzę na kanale, z której jestem naprawdę bardzo dumny, każdy odcinek miał mniej niż 30 klatek na sekundę ze względu na złe ustawienia graficzne w plikach gry. A ja sobie ustawiłem właśnie i jestem strasznie zadowolony, więc to można powiedzieć, że to jest next generation tej serii, prawda? Dobra, bierzemy sobie kartę, spokojnie, nie wiem czy on tam był czy nie, ale lecimy tutaj. Dobra, więc teraz muszę znaleźć przerabiarkę. Przerabiarka gdzie była, kurczę, nie pamiętam dokładnie, chyba na prawo teraz powinienem iść. Coś takiego, tak. Wiecie co, tak, teraz powinienem iść na prawo tutaj. I tu będzie przerabiarka. No, na koniec tych pomieszczeń będzie przerabiarka. A czy coś mi wyskoczy wcześniej? Naprawdę nie mam pojęcia. Ogólnie mam zamiar jeszcze, moje zakup... What the fuck is this shit, motherfucker? O ja pierdziele. Porwał nas, kurde, z podłogi. Oj, to było chamskie. Dobra, raz, dwa, trzy, lecimy tutaj. Moje zakupy to najpierw kupić procesor i nową płytę główną, ponieważ zmieniamy się z AMD na Intel. A druga sprawa, karta graficzna, a potem nowa kamerka. Oh shit, what the fuck is this? Nowa karta graficzna. Tak, nowa karta graficzna, a potem, patrzcie jak to pięknie wygląda, patrzcie, podziwiajcie, te 100 klatek, o kurde, dobra, tyle, że to, what the fuck, oh shit, a potem nowa kamerka, co prawda ta kamerka nie jest zła, ale, kurczę, troszeczkę mi się nie podoba jej framerate, przy słabym świetle, oczywiście, wiadomo, że każda kamerka przy słabym świetle ma... Że każda... Kurde, ja tu zginę, no. Muszę wyjść i załadować grę. Oczywiście wiadomo, że każda kamerka przy słabym świetle ma niski FPS, ale chciałbym właśnie, żeby filmiki były w 60 FPS-ach, zależnie od gry, bo zależnie od konsoli, czy kompa, czy gry. I chciałbym, żeby właśnie też kamerka miała co najmniej te 30 klatek na sekundę. Bo fajnie by było mieć i to płynne, prawda? Bo jak jest kamerka taka niepłynna, jak teraz widzicie, taka chyba 25 klatek to jest, a filmik jest 60 klatek, to tak lekko dziwnie się to ogląda, prawda? Znaczy, może nie ogląda się dziwnie, zaraz. Czy on tu jest?
O Jezus, patrzcie na tę dziurę tutaj. Znaczy ja ledwo co widzę, bo dla mnie to jest strasznie ciemne, tylko po prostu widzę taki przyciemniony. Ale dobra, rozumiem. Czyli to jest coś nowego, dobra, pierwszy raz się z tym spotykam, w sumie drugi raz, ale tak czy siak, are you fucking kidding me? Ja myślałem, że ty będziesz sobie tutaj, znaczy ty gdzieś sobie tam stoisz, a ty tutaj, kurde, no nie, ja motherfucker, dobra, nie, tak być nie będzie, SCP-096 is normally extremely dupa gównocycki. Naprawdę bardzo dobrze mi się teraz gra w tę grę. Jeśli nowe update'y wprowadzą naprawdę dużo nowych rzeczy, to będę strasznie zadowolony. Szkoda, że te mody, które są robione teraz, te Box of Ghosts czy coś takiego, te mody, prawda? Kurde. Dobra, chodź tu. Zamknij mordę. To właśnie szkoda, że jest... Kurde. Dobra, zapiszę sobie. Szkoda, że... Kraszuje mi się to. No, strasznie żałuję, że mi się to kraszuje, że tak zrymuje. Nie czuję, kiedy rymuje. Ja pierdzielę, ja myślałem, że to będzie przerabiarka, a to jest... Zamknij mordę. No i dupa gównocycki, bo teraz muszę tutaj spierdzielać tak szybko. Dobra. Otworzyłeś sobie drzwi, ty mądralo. Bitch. Dobra, czyli tak, tu jest dziura, tak, ja wiem, że tu jest dziura, no przy okazji sobie tu przejdzie, bo chociaż nie wiem, czy, nie za bardzo wiem, czy tutaj można przejść przy drugim levelu. No właśnie, gówno dupa cycki, więc nie za bardzo. Nie za bardzo, proszę państwa, nie za bardzo. A tu chyba jeszcze nie byłem, bo nie widziałem tego wcześniej. Dobra, no to lecimy tędy, może znajdę w końcu jakąś przerabiarkę piękną. Przewspaniałą. No tędy się akurat nie dostanę, więc od razu wychodzimy stąd. Zapisujemy sobie i lecimy dalej. O, ja pierdzielę. O, tu będzie karta. Tu będzie karta, ale tu niestety będzie tylko level drugi, z tych co pamiętam. Otwieramy, wchodzimy tutaj. I tu będzie level drugi. A nawet pierwszy, gówno... Level pierwszy, no dupa. No po prostu dupa. Te baterie w sumie, nie, zamknij mordę. Te baterie w sumie nie są mi potrzebne. W sumie maska też nie jest mi potrzebna za bardzo, ponieważ kurczę, no... Nie używam jej. Po prostu jej nie używam. Dlaczego? Nie wiem. Okej. Nie używam tej maski dlatego, że po prostu nie jest to potrzebne. Ja nie umieram od tego dymu. A prędzej czy później znajdę, kurczę, apteczkę. No właśnie, no nie dostaniemy się tutaj, więc gówno tu pacycki musimy się... Chociaż? Czy ja się teraz cofnąłem? No i teraz już nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. No teraz się kręcę w kółko, jak zwykle. No ta gra ma to do siebie, że ja się tu właśnie kręcę w kółko cały czas. Przez ile tam odcinków? Nawet już nie pamiętam, kurczę. Ale na pewno będzie więcej. Będzie o wiele, wiele więcej. Dobra, już jesteśmy w innych pomieszczeniach, lecimy. Chociaż sprint muszę troszeczkę... Dobra, lecimy! Yeah! Oczywiście wiadomo, że ja wprowadziłem do zwykłych let's playów Autoduck, prawda? Ale myślę, że do horrorów nie ma sensu wprowadzać Autoduck, bo jak ktoś krzyknie... Znaczy jak ktoś... Autoduck polega na tym, że automatycznie gra się ścisza, jak ktoś coś mówi, prawda? A no bez sensu jest, że horror się ścisza, kiedy ktoś krzyczy, prawda? Bo to musi wprowadzić jakiś klimat. Więc horrory są... wykluczone z Autoducka. Autoduck fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Ale nie polecam tego robić do horrorów. Jeśli ktoś nagrywa czy coś, to nie polecam, naprawdę nie polecam. Znaczy nigdy tego nie robiłem, nigdy nie robiłem Autoducka do horrorów, bo ja od razu wiedziałem, że to by nie wypaliło. W sensie, no dziwnie by się słyszało. No po prostu
prostu, no. Wiecie, o co chodzi. No, domyślacie się na pewno. Dobra, zapisujemy sobie, lecimy dalej, chociaż na pewno jesteśmy w tych samych pomieszczeniach z 50 razy byłem tutaj na przykład, czy tutaj. Ale najgorsze jest to, że nie mogę znaleźć pierdzielonej przerabiarki. No, tu jest już to pomieszczenie, w którym porwali tego gościa. I chyba nawet już wiem, gdzie jestem. Chociaż wiecie co? Zaraz. Czy tu mogę się dostać drugim? Fucking shit! Dobra, czekajcie. Musiałem wyłączyć grzejnik, bo na pewno przez chwilkę wyłapywał ten. Dobra, no to chyba jestem zmuszony. Chyba jestem zmuszony tutaj pojechać. A jeśli będzie crash? No to będzie dupa. Dupa. Crash? O, nie ma crasha. Chociaż te tutaj może być crash. Chociaż kurde. O, ja pierdzielę, jesteśmy z drugiej strony. Dobra, zapisujemy sobie. I gdzie ja mam teraz iść? O, ja pierdzie się wystraszyłem. Dobra, tu tylko rura. Rura. Zaraz. Oh my god. Dobra, zamknij mordę. Zaraz. Tam jest, widzę go, dobra, widzę go. Chociaż tam powinienem chyba iść. Słyszę, jak idzie. O, słyszę już. Dobra, jak mnie zaatakuje, to po prostu spierdzielam. O, fuck. Nie. Tutaj pójdziemy, tutaj. Wiecie co? Dobre. O nie, niedobre. Ja tędy nie przejdę. Fuck. Ja tędy nie przejdę. Fucking shit. A czy można tu coś znaleźć? Bo ja w ogóle tutaj jestem chyba najdłużej w swoim życiu. Nie, raczej tutaj się niczego nie znajdzie, ale... Dobra, za... W złym miejscu zapisałem. Tralalalala. Dobra, jesteśmy w dupie teraz, jak na razie. Who the hell is that? Wiecie co? Spróbuję sprintować. Teraz mnie ugryzie w dupę. Nie, no wiedziałem. Ale wiecie co? Już wiem, gdzie iść. Tylko teraz po prostu muszę uważać, żeby tego gościa... Żeby się nie napatoczyć na tego gościa. O! Chociaż... Nie, to nie ten SCP, co teraz nas goni. Nie, to nie jest on. O właśnie, widzicie? Show yourself. Dobra. Spierdzielamy! Ojojoj! Aaa! Dupa gówno cycki. Dobra, zjedzmy już smacznego. Niedobrze. Niedobrze, proszę państwa, niedobrze. Ale dobre jest to, Jezu. Jak ja się jaram tymi kratkami teraz. Tak, ta gra tak pięknie teraz chodzi, że po prostu aż chce mi się grać. Po prostu chce mi się grać. No ale dobra. Dobra. Dobra, zamknij mordę, no idź już, błagam cię, idź stąd, no Jezus Maria. No kurde, aż ci łyżką wypatroszę te oczy, których w sumie chyba nawet nie masz. Okej, tego się nie spodziewałem, myślałem, że będzie mnie... No. O fuck, patrzcie. Dobra, czyli jest tam. Show yourself. Jesus fucking Christ. No, dobra, chyba jest tutaj. Chociaż nie wiem, nie... Dobra. Ja wiem, o co chodzi. Kurde, no teraz tutaj stoi, no nie! Dwóch jest. Słyszę, że dwóch jest. Fuck, czy muszę naprawdę użyć cheatów? No zamknąć mordy, kurde! Zamknąć mordy! Auć! Oh my god, dobra, wiecie co? Chyba muszę włączyć gadmoda. No dupa, no po prostu oni się stamtąd nie ruszą. Chyba, żebym czekał pół godziny, no ale ja nie mam czasu, żeby czekać pół godziny, prawda? Więc wybaczcie, ale muszę teraz połknąć taką pigułkę. Nie, ja po prostu się napiję herbaty, która na 30 sekund da mi nieśmiertelność. Dobra, mamy nieśmiertelność przez jakiś czas, włączamy. To będzie... God mode... on. Dobra, mamy god moda. Jesteśmy na narkotyku. Gryzie nas. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? No chyba was porąbało. Okej. Heal. Dobra, heal. Lecimy na healu i lecimy tu.
Jesus fucking Christ. Dobra, zamykamy. Yeah! Who the hell's that? Co, nie widzisz? Nie pamiętasz, jak mnie, kurde... Winda nie działa. Chyba... Dobra, teraz heal. Co jest? Heal? Oj, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to bardzo. A, no nie. No nie, no ja go muszę stąd wykopać. Przecież nie da się z nim chyba pojechać. To właśnie przez to. No fucking shit, heal. Jezus Maria, aż mi coś spadło. Dobra, dobra, niech tutaj jest, niech mnie gryzą, tak, smacznego. Auć, 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 auć. O, sami się gryzą. Ej, czy on gryzie tamtego? What the fuck, czy on gryzie tamtego? Zaraz. Heal? Zaraz, heal? A nie, jednak mnie gryzą. Ow, ow! I like it. I działa winda, proszę bardzo. Magicznym sposobem sobie przeszedłem, bez cheatów oczywiście. Aha, jeszcze jedno. God mode off. Już się wysikałem, już nie ma żadnej herbatki. A będzie teraz crash? Are you fucking kidding me? O nie, to... O nie, to już jest chamskie. To już jest chamskie, no patrzcie, gdzie ja się wpierdzieliłem, męcząc się z tymi... no nie, i teraz muszę się wrócić. Jesteśmy na górze, jesteśmy z powrotem. Niestety, nie udało się tam nic zdobyć, a to dlatego, że tam nic... Are you fucking kidding me? Jest, udało się. Jesus! O nie! Ta gra jest coraz bardziej chamska. Ale ja tak się spodziewałem, że on tam będzie, wiecie? Znaczy nie on, ale myślałem, że naprawdę coś mi się tak w głowie wpierdzieliło, że naprawdę co? Że myślałem, że po prostu... Dobra, no to niech będzie na very fine. I... Karta level 2 leci i lecimy na przerabiarkę. Okej. Łańcuchy lecą, no i gitara. Kurde. Dobra. I niech będzie o mnie, błagam cię, niech będzie o mnie, błagam. Dupa gówna. Okej, mamy kartę level 3, więc zobaczymy, czy teraz pójdzie na very fine, na Omni. Oh my god. Ale gra w 60 FPS-ach i bardzo mi się to podoba, ja nawet nie jestem w ogóle wkurzony, że nie ma żadnych kraszy. Keycard Omni, za którym tam razem już nie pamiętam, ale mamy keycard Omni, bardzo mi się to podoba, więc lecimy tu i mamy od razu tego sukinsyna, który sobie od razu otworzył tutaj drzwi. Wiecie co? Co by było, jakby on się wpierdzielił do tej przerabiarki? Zamknę go tu! Okej. No i nie wyjdziesz stamtąd, trzyma to. Co by było, gdyby tamten gościu, znaczy nasz przyjaciel oczywiście, wpierdzielił się do tej przerabiarki? Znaczy ja wiem, że gra... Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, ale jeśli jest to możliwe, że można go jakoś tam popchać, czy cheatem nawet go tam ten i... Czy da się go jakoś przerobić? Dobra, ja to wezmę. Ale boję się, że to mnie będzie zabijać, ale już trudno, okej. Czy da się go... Dobra, tego nawet nie będę robił. Czy da się go jakoś przerobić, czy raczej nie? Mamy klucz! Ja już wiem, gdzie ten klucz można wsadzić. I bardzo, bo nie, tu na pewno nie. Ale pójdziemy sobie tutaj i na pewno wsadzimy ten klucz, znajdziemy te drzwi. Chyba cię porąbało.
No chyba cię porąbało, naprawdę musisz teraz, naprawdę teraz musiałeś się tutaj wpierdzielić. Ty sukin synu, ale przynajmniej ten będzie, nie będzie biegał jak popieprzony w mojej przeróbce, znaczy w mojej przeróbce, w przeróbce dla mnie SCP, prawda? Więc lecimy, dobra, uciekniemy przed nim spokojnie, ja sobie zapiszę teraz. W sumie w złym miejscu zapisuję, no ale dobra. On co prawda przechodzi przez ściany, w dupę jebany, ale myślę, że uciekniemy przed nim. Nawet jakby nas złapał, to raczej byśmy uciekli z tego Pocket Dimension, czy jak to gówno się tam nazywa. Jak na razie mamy... Oh shit! Dobra, lecimy dalej, zapiszę sobie. Za chwilkę uciekniemy, za chwilkę zniknie. That's so sexy. Dobra, więc spadamy tutaj, lecimy na Omni. Lecimy od razu tu. Wow, mamy komputerek. Jest, uciekliśmy przed nim, zajebiście, dobra. Ale okej, no mamy tutaj komputer, spoko, wszystko świetnie, tyle że do komputera mogę się dopiero dostać, jak wyłączę światło. A do tych pomieszczeń z tym wyłączaniem światła, no jeszcze się niestety nie dostałem i nawet nie wiem, gdzie to będzie, ale okej. Zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się na przykład dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze przejść. Jeśli nie, to nie wiem, ale mamy Omni. Mamy Omni, to jest najważniejsze. Naszego przyjaciela nie ma. Dlaczego? Okej. Dobra. Teraz tutaj sobie przejdziemy. O właśnie! Lecimy dalej. Widzicie co? Domyślam się, że tutaj będzie Heavy Containment Zone. Oh shit. Oh fuck. Tutaj może być ten gościu. Dobra, ja sobie zapiszę. I nie ma sukinsyna. Bardzo dobrze. Tutaj też go nie ma. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Lecimy dalej. Ale zawsze możemy zaskoczyć. Dobra, sobie zapiszę. Zawsze możemy zaskoczyć jeszcze jeden. O właśnie. Tutaj na przykład by nas... Jezus Maria, weź się uspokój. Człowieku. Porąbało cię czy co? Dobra, co to jest? Czy tu będzie jakiś... dobra, to już było. No to lecimy dalej, znaczy lecimy na dół. Okej, lecimy na dół i tutaj prawdopodobnie będzie też SCP-173, więc... od razu, widzicie? Od razu na wstępie rzuca się na mnie... Dziękuję. Od razu na wstępie rzuca się na mnie... O fuck, dobra. Rzuca się na mnie ten sukin kot. No właśnie, już się muzyka zaczęła. Are you fucking kidding me? No chyba was porąbało. Chyba was porąbało. Ślepa uliczka. O shit, gdzie on jest? Jezus Maria, nie widzę go nawet, on idzie przede mną. No nie. No i dopadnie mnie. Kurde, gdzie mam safe? No patrz, no ślepa uliczka, nie było tego wcześniej. Gdzie on jest? Nie widzę go. Patrzcie. Dobra, gówno cyski, nie będę się tam pchał, do tych kanałów, ale pójdziemy sobie po prostu dalej. Jeśli będziemy dalej gonił, no to nie wiem, naprawdę, kurde, nie wiem. Ale czy w ogóle uda się nam przejść? Czy znowu uda mi się przejść? Chociaż nie, dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, ale odkryliśmy komputerek, więc lecimy teraz tutaj, tu co będzie? Dobra, więc tu na pewno będzie nas gonić. Okej, chyba zapomniał. Idiota. Que pasa, idiota. No dobra, no to lecimy dalej, no kurde. Lecimy dalej. Co tu będzie? Patrzcie na to! Pomieszczenia, w których możemy wyłączyć światło. Okej. Coraz lepiej mi idzie. Coraz... O, słyszę gościa, który chce się zastrzelić. O, kibel. Kibel monster. Holy shit, żołnierze tutaj będą. Shit. Dobra, zamknij mordę, no. Dobra, zapiszę.
Okej. Okay. To będzie włączone. Tak, będzie włączone. Dobra, lecimy dalej. Kurde. Troszkę się boję, że oni mnie tutaj zabiją, ci żołnierze. Ale też ci żołnierze potrafią złapać 173 i 173 nie będzie już nam w ogóle przeszkadzał. Oni go potrafią złapać. Tak po prostu. Złapać. Dobra, tu się chyba nie dostanę. Chociaż Omni. No właśnie, więc to pomieszczenie. Dobra, dobra. Tu akurat się mogę dostać. Ale klatki tu spadają. Nie wiem czemu. Ale... Dobra, lecimy dalej. Tu chyba nie ma nic ciekawego. Kibelek. No w sumie tu się nie dostaniemy nigdzie, ponieważ tu potrzebne są kody, których nie mam niestety. Dobra, dobra, czyli tu mamy wyjście. Do wyjścia to ja się na razie nie będę pchał. Nie będę się tam pchał. Co my tu mamy? Kaczuszka! A u mnie w piekarniku teraz się kaczka piecze. Będzie zajebiście. Nic tu nie ma? Naprawdę? Naprawdę? Druga What? Okej, dobrze. Nie było tego. Zapisujemy sobie, bo jeśli ta kaczka mnie zabije, no to będzie troszeczkę dziwne. Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć teraz te pomieszczenia, w których można wyłączyć pierdzielone w dupę jebane światło. Ja chyba wiem. Drzwi... Zaraz. Patrzcie, fajnie to wygląda. Że tu są takie drzwi, tu jest wejście, tu jest wyjście, tak jak Narnia. No właśnie, wchodzimy do Narni teraz. Znaczy nie, dobra, wiecie co? Myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek, bo ja już nagrywam 40 minut i tak będę musiał to troszeczkę pociąć, zedytować, więc w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie!